Hej, cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 69. odcinek z cyklu Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. No cóż, jesteśmy w siedzibie towarzyszy, w Jorvask. No i kurczę, na długo mi się niestety nie udało pozbyć Aeli, a znowu wykonujemy z nią questa zatytułowanego i tu sobie pozwolę spojrzeć mój dziennik zadać. Totemy Hircyma. Musimy udać się do jaskini Sosnowego Księżyca wraz z Aelą, by ten totem, jeden z tych totemów odzyskać. Także co, Aelo, ruszamy wobec tego. Ty żeś się rozbroiła, no ale skoro tak, pozbyłaś się swojego wypasu, to trudno, to jest twoja sprawa. Ja się tam nie rozbrajałem, także... Idziesz? Uważaj, co robisz! Idziesz, tak? Dobrze. Jak idziesz, to chodź. No dobra, poszliśmy do Białej Grani. Mapa oczywiście. I gdzież to my musimy się udać? Gdzieś tutaj na... A, no fajna wyprawa nas czeka do jaskini Sosnowego Księżyca, więc Meridi, posąg Meridi. A my się udamy wobec tego do obozu gromowładnych Hofingar. O, stąd wyruszymy w podróż do jaskini. Hej. Szybciutka podróż, myk. Na nową miejscówę. O kurde, co to jest? Tego potworka jeszcze nie widziałem. A Haurus to jest, tak? Okej, okay, obóz gromowadnych, pogoda nie za ciekawa. Akurat w kierunku, w którym musimy się udać, jest ściana. A co cię to interesuje? Moja sprawa. Powinna być nieźle. Dlaczego trzymam z gromowładnymi ciekawstwa? Wynoszę się stąd. Chodź, szybciutko uciekamy stąd. Oczywiście ty pewnie tędy nie przejdziesz, bo ty jesteś pierdoła. Saskia? Ty będziesz szła dookoła. Wow. Nie no, masakra. Tędy nie przejdę, tam jest rzeka i wodospad. Muszę jakieś inne miejsce znaleźć. Widać wszystko, Ela się zakręciła, już idę do ciebie, kochanieńka, chodź. Przejdziemy w drugą stronę. Hej, grobowładni. Widzę, że nasza Ela niespecjalnie przepada za gromowładnymi. Muszę poszukać jakiegoś przejścia tutaj między tymi skałami. Kurde, no lita ściana po prostu, lita ściana. Zapowiada się dość długa wyprawa. Tędy też nie przejdę? A nie, może przejdę, jakaś dróżka tutaj jest. Okej, okay, no to jest szansa, że tędy się dostanę do jaskini. I to razem z Aelą. Bierzemy oset. Gdzie teraz jakoś tak w prawo mniej więcej powinien biec. Okej. Okay. Spojrzę na mapę na wszelki wypadek. No, mniej więcej powiedzmy. Idę w nowym kierunku, tam jakaś przełęcz powinna być. Aha. Gdzieś tu w prawo powinien kręcić. A ona nadąża? Jak zwykle nie.
O, jakiś, kurde, poręba jakaś. O, co tam jest? Patronach. No cóż, wywaliło mnie do pulpitu, nie wiem, coś złego dzieje się ze Skyrimem, także nie wiem, czy trafiłem w to samo miejsce, w którym byłem poprzednio. W każdym razie jest ze mną Ela, w międzyczasie stoczyłem walkę za smokiem. No cóż, Skyrim zaczyna mnie powoli rozczarowywać, jeśli chodzi o stronę techniczną, nie mówię o fabule, broń Boże, absolutnie tutaj jest to genialne po prostu, natomiast nie wiem, albo jest jakiś problem z moim komputerem, albo zaczął się jakiś problem ze Steamem, albo z moją grą. Zaczęło się to od momentu, kiedy gra zaczęła mi się pokazywać w okienku, no a później to już nieustające pasmo sukcesów polegające na tym, że mnie wylewola na okrągło do pulpitu. No coś się dzieje, nie mogę spokojnie po prostu nagrać odcinka, tylko ze 2-3 razy muszę przechodzić to samo. No cóż, no jeśli tak będzie jeszcze dalej w tym odcinku, no to będzie chyba na razie przynajmniej ostatni odcinek tej serii, przynajmniej do momentu, dopóki nie rozwiążę problemów technicznych. Na razie biegnę wobec tego do... O, co tutaj? Biegnę do jaskini sosnowej. O, ambasada Talmoru, myśmy tu już byli. Ciekawe, dlaczego mnie na tą miejscówkę nie przeniosło od razu. O, dwa śnieżne pająki już mnie zauważyły. Hejo! Hop. Jeden większy, drugi mniejszy. I oba poległy. I oto szło. Gdzie mi tam ucieka? Ela oczywiście została. O kurde, co to tam jest? No już wiem, nie zupełnie do końca poszedłem tędy i owędy. No trudno. Skyrimie, Skyrimie. Niech ci będzie Skyrimie. Dobra, jakoś bez Eli sobie muszę tam poradzić, tak? Nie no, stary, nie rób scen. No, ale pewno dołączy do mnie, jak będziemy w jaskini już. Na zasadzie respawnu po nowej lokacji. Znowu się zaczyna przycinać. Niedobry objaw. Pewnie za moment znowu wyskoczę do pulpitu. Chowam broń na wszelki wypadek, gdzie ja w ogóle jestem. No tak, wróciłem do obozu gromowładnych, świetnie. Zatoczyłem duże koło. Jest ta ścieżka, którą powinienem chyba iść. No dobra. Kolejny osed do zebrania. I gdzieś tu w prawo powinienem kręcić chyba, tak mi się wydaje. No i tak, tą ścieżką w górę. To pamiętam, że tędy szedłem.
Oho. A tu cesarski, proszę bardzo. A, widzieli państwo? Większy cwaniak z pochodnią chodzi. Jezi, znalazło się moje szczęście. No nie, jeszcze muszę chyba wyżej podejść. O! Lodowy upiór? Nie. Tylko i wyłącznie zadymka śnieżna. A no właśnie, gdzieś tu mnie wywaliło właśnie w tym miejscu, zobaczymy. A no tego Atronacha tam widziałem. Sosnowy staw. A spokojnie sobie siedzą, nie będę ich atakował wobec tego. Jak są spokojne, to po co mam je atakować? Budzić złe demony. Jak jest sosnowy staw, to i będzie za moment jaskinia pewnie, no nie? Tak per logika po prostu. O, no właśnie, ona gdzieś tu powinna być. Jest, jaskinia sosnowego księżyca. Gdzie ty jaskinia jesteś? Gdzieś tutaj. No to wchodzimy do ciebie. W pożolo. I co mnie tu czeka, słuchajcie? Tego nie wiem. Ale liczę na pomoc tej oto pani Aeli Łowczyni. Pewnie ten totem trzeba będzie wyszarpnąć. Jakieś trofea. A czy to w ogóle jest? Jacyś myśliwi to chyba urzędowali. Ha! Mam cię! Ja ciebie też mam. O! Młody wampir. O kurde, żebym się wampiryzmem tylko nie zaraził. Wampiry nie mają dusz. Także spoko, ja sobie... Tarcza. Ebonowa tarcza porażenia. No dobra. To te wilki panowały. Oho. Krwawy wampir, jestem. Czarują. Dobra, on tu strzela jakimiś ładunkami. Dobra, Ela, dobij go. O, o! Ej, ty! Zadziabany wampirzy władca. No i o to chyba szło, no nie? Przeszukamy kuferek. Totem wilkołaka. Tak jest. O, diadem lepszego szlachectwa. Masz go? Mam.
Czy tego właśnie szukamy? Nie ma wątpliwości. Pasuje do opisu totemu ze starej księgi Skiora. Zabierzmy go do podziemnej kuźni. Okej, no to cóż, wracamy do podziemnej kuźni pewnie. O, co to jest? O! Pewnie dobra książka może być. Iluzja wzrosła nam. No i super, chcecie to poczytajcie. A, dość długa ta książeczka. A wezmę ją też. Ciężar 1. Wartość 60. Opyla się. Coś tu jest? Czyli do klatki. A w klatce co? Jakieś resztki noarne. O, ręka. O, głowa. Fuj! Kurde, patrzcie na tutaj, na to łóżko zakrwawione. Coś niesamowitego. A czy ja wampirzego władcę to ja przeszukałem? O, diadem jeszcze. Nie no, za miesiąc to się nie będę dociążał. Tu jeszcze przeszukamy tą ich świątynię. Może tu coś ciekawego będzie. Jest jakaś skrzyneczka. Spoko. No i fajnie, 46 do złota dodajemy. Patrzcie, kurde, jak w kościele. O, ja pierdykam, ale tu rzeźnie były. O, gałki oczne chyba. O, coś jest. Kurde, no, rytuały tutaj niezłe odchodziły, nie powiem, żeby nie. Co ten biedaczysko? Nord. Sobie tego biedaczka, którego gdzieś tam pewnie na szlaku upolowali. Na tych stołach nie ma nic ciekawego. Na szlaku upolowali. Jeszcze go nie zdążyli oprawić, także zostały z niego zakrwawione kostki. No dobra, wracamy do białej grani. Do... O, a nie, to nie do białej, do podziemnej kuźni. A, tak, no tak, podziemna kuźnia, spoko. Chyba miecz już możemy schować, spoko. Wyjdźmy do Skyrim. Okej. No co, szybka podróż, tak? Do białej grani, pyk, 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 na... Południowy wschód. O, tu jest, kurde. Podziemna kuźnia. No dobra. To myk do białej grani. No. Czysty dzień. W białej grani. No co się stało? Leży któryś, kurde, już dzień czy miesiąc pod tymi moimi drzwiami i śmierdzi. Pojawił się przymrozek. Zimno zaszkodziło mu gardło. Gdyby nie Wignar, już... Pracuje z matką, sprzedając owoce i warzywa. No i good. Czyli, kurczę, nauczysz się biznesu od najmłodszych lat. Jabadabadu... Pu. Dobra, tutaj totema. A, to ja widzę, że tych totemów raz, dwa, trzy. Trzy totemy będę musiał chyba zdobyć, tak? Umieść totem. Dobra. 300 sztuk złota dodano. O, da się teraz. Zacznie modlić. Okej, okay, no to na modlącą się Aele patrząc zakończymy ten odcinek. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Tradycyjnie cześć i czołem.